Hejka, hejka na kanale. Dawno nie było takiego filmu w sumie. Dzisiaj sobie nagram takiego vloga, nawet jeszcze nie wiem o czym, ale raczej będą to dwie części. Dzisiaj jadę do Carmela, no ale myślę, że w tym filmie tego nie będzie. Także dzisiaj opowiem sobie, co u koni, które są u nas w stajni tutaj, bo dawno też nie było tego filmu z nimi. Także tamte jedzą, a Kofiana jak zwykle odizolowana, a społeczna, patrzcie, jak ona wygląda, jest taka obłosiona, że to szok. No, ale patrzcie, tutaj całe stado przysianie. Także dziewczyny nie umieją się zaakceptować, nie lubią się zbytnio, chociaż Iwej i Moli czasami iskają się, ale i tak się ganiają, gryzą i kopią. A Kofi z nią to już w ogóle tak się nienawidzą, że to jest masakra. Jak Kofi się wkurzy i zacznie gonić Moli, to jest po prostu istna masakra. Tutaj o. Testem tutaj trochę błota jest, bo ta tutaj jeździł ciągnikiem. O. I tutaj Iwej brudna, trzeba jej grzywy zrobić, na pewno będą filmy z czyszczenia, zrobienia grzywy, bo trzeba każdej babie zrobić tutaj. Patrzcie, jak one wyglądają. O, tak on ma grzywy i ładnie odrasta. Najwięcej to tam nie ma prawie tej grzywy. I Kofiana. O, ta baba, pokaż grzywę. Masz tutaj poskręcaną. Trzeba ci to zrobić ładnie, no. No, ojeju, jeju. Pokaż wąsa, jakiego masz, no. Się wstydzisz, a ty masz wąsa? Moli. Moli chyba nie ma. Nie, no coś tam ma, patrzcie. Ale masz wąsa, lala. Kofi? Czekaj, Moli. Kofiana masz? Kofiana nie ma. Kofiana Tatiana. No, a ty co? Ty to nie jesz, nie? Dzisiaj go puściłam bez derki, bo jest bardzo ładna pogoda. I no, za ciepło by mu było. Także to by było bez sensu, ale puściłam go bez derki. I patrzcie, jakie tu są ślady, bo tato wywoził trochę tam obornika, co zostało. Bo wiecie, jak jest zima, no to zazwyczaj nie wywozimy na bieżąco tam, tylko przy stajni zostawiamy. Zresztą zaraz wam pokażę, tam jest trochę wywiezione, ale tato będzie też to robił. Także mam nadzieję, że nagra z tego film. Możecie pisać w komentarzach, czy chcecie z tego film. Takie, wiecie, bardziej co robi z takich rzeczy rolniczych, co on robi. Czy byście chcieli? No tutaj piłka. Ich piłka, niezbyt się nią bawią, tylko Karol się nią bawił, jak był tutaj. No i zaraz też wam pokażę, jak wygląda nasza ujeżdżalnia, bo no już na tych koniach naszych, co są tutaj w stajni u nas, no to już dawno nie jeździłam nawet, no bo tutaj o, przez parę dni był, jak był śnieg, była ciapa straszna. Teraz jest tam wyryte, to też jest ślisko, jest mokro, tutaj o, woda, ale jest ślisko, mokro, tutaj było, trzeba ogrodzenie zrobić, bo przez wiatr trochę się popsuło. Tam też, ale tato mówił, że będzie chciał robić wszystko na nowo tutaj i tak dalej, no i no po prostu nie da się tutaj jeździć. To jest dlatego też główny powód, o którym mówiłam już, dlaczego Carmela wywieźliśmy i stoi w pensjonacie, znaczy stoi w treningu z pensjonatem, bo po prostu jak skończyliśmy sezon we wrześniu, no skończyliśmy sezon pod koniec sierpnia, no i Carmel od tamtego czasu miał po prostu przerwę, długą przerwę, bo nic nie robiłam, nie wsiadałam na niego i tak dalej, więc miał ogromną przerwę i dopiero na początku grudnia poszedł do pracy, czyli go wywieźliśmy do innej stajni, do stajni z halą. Jak zresztą widzieliście inne filmy, to patrzcie, co się dzieje. Jak widzieliście inne filmy, no to do stajni z halą go wywieźliśmy i
I co? No i tam jest w treningu pani. Ja oczywiście też na nim jeżdżę. Tak właśnie będzie kolejny film z jazdy na nim. Trochę to źle zrobiłam, ale będzie film kolejny z jazdy na nim i zobaczycie, jak tam mu idzie. Może poskoczymy, może nie. Zobaczymy, jak to będzie. Bo to akurat teraz nie ja decyduję, tylko no pani, nie? Jak wygląda trening. Czasami jest tak, że na przykład wsiądziemy i jest dobrze, no to zsiadamy potem po 30-40 minutach, żeby, wiecie, zapamiętał, że to było dobrze. Ale myślę, że też dobrze mu to zrobiło, że miał taką przerwę długą, no bo to jest jednak młody koń i patrzy tą gałąź. Wszystkie wiatry spadła. No i to jest jednak młody koń, bo 5-latek będzie miał w tym 2024 roku, chyba w kwietniu. Albo w maju będzie miał 6 lat. Także już powoli dorośleje. Zobaczcie, jakie tu jest błoto. To jest dopiero masakra. I co wam pokażę? Pokażę wam nowy nabytek w stajni. Pokażę wam ładne filmy, jak sobie jeżdżę. Tutaj macie już zapowiedź. Podpowiedź, co to jest. Tutaj mamy przyczepę. Widzicie trochę obornika. Tu jakie jest błoto, to już. O, patrzcie. To jest masakra, tu jest balot. Tu jest ogromna, ogromna kałuża. Pieski, budyń. Budyń. No. I. To jest nasz nowy ciągnik, nowy nabytek w stajni. Jest to Kubota GL21 z turem. Pod zamówienie robili. Tato zamówiło, żeby było z turem. O, co tam kichasz? No i o, mój ciągnik. Ja sobie nim jeżdżę, ja będę sprzątać boksy nim, to będziecie widzieć wszystko. Już tato nim parę razy sprzątał, ale ja wtedy nie mogłam, bo byłam w szkole i tak dalej. No jakieś tam filmy są na TikToku, jak tam nagrywamy wieczorem. Jak traktor przyjechał, no to robiliśmy taką próbę pierwszy raz. No i... No co? Tutaj wam wkleję zaraz filmy. Znaczy, no, teraz. Zobaczcie filmy, jak sobie jeżdżę. Jak to była pierwsza jazda i tato mnie uczył, jak to wyglądało. Daj gazu. Elegancko nabrane. Teraz łyżkę nie, musisz na siebie. Tak drugą stronę wajchę.
Nie tak. O. O, widzisz? O. No, teraz to nabrałaś. No i podjedź bliżej i wysyp. Ziemi nabrała. Ziemi nabrałaś. Wysyp, bo tam masz jeszcze. Teraz guzik naciśnij. Ten na tym i na bok daj. Drugi bok. No dawaj, otwórz to, wysypie się. No i teraz zamknij. Guzik. Guzik i w drugą stronę. Guziki w drugą, nie wiem w którą, bo jeszcze nie tego. W drugą. O właśnie. Dobra, jedź na podwórko. Obniż tego tura. Nowa łyżka i pobrudziła. Która będzie wolniej jechał, bo jest na dwójce. No. Także widzicie, no my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego ciągnika. Napiszcie, jak wam się podoba. Chociaż wiem, że wielu nie będzie to interesować, bo tu jednak kanał o koniach, a tu ciągnik. Także i patrzcie, jakie mam marchewki, dużo mam marchewek. Ale tak to wygląda. Tu tego wszystko pięknie. O, łyżka. Jo. Już trochę brudny, trzeba będzie go wyczyścić. Znaczek błota. No i ogólnie teraz będziemy pakować wszystko do karmelka. Znaczy tutaj są rzeczy z poprzedniego, także jakbyście nie wiedzieli, to trzeba to wytrzepać. To jest po marchewkach trochę brudne. Także ja to wszystko tutaj wyjmę i wam pokażę, to wytrzepię i pokażę wam na nowo, co biorę do karmela. Jak idziemy na trening. Także najpierw oczywiście standardowo kask i rękawiczki. To sobie kładę tu. Nauszniki, bo dzisiaj będzie miał ładny outfit Carmel. Zaraz wam pokażę zresztą. Tutaj dereczka czarna z ostatniego filmu. Ona jest z HKM, jakby ktoś chciał wiedzieć. I ją zbiorę tak o. Po prostu na wszelki wypadek. I teraz lecimy po resztę rzeczy, nie? Lubień. I już będziecie wiedzieć, jaki Carmel będzie miał outfit na kolejnym filmie. Także biorę oczywiście moje siodło, bo on tam ma siodło, którym pani na nim jeździ, ale to też jest dobre i jest wygodne. Ja lubię w nim jeździć, także biorę swoje. Trochę brudne jest, ja je trochę potem wyczyszczę. Ale to jest Dawma Grand Fix. Biorę podkładkę różową i czarny czaprak z eskadrona. No i tutaj napierśnik. I to wszystko sobie potem ogarnę. Ale już to biorę do auta. Tutaj zobaczcie. Jest już słomy mało, ale będziemy mieć nową. Budzi nam coś ukradł. Tu. I tutaj włożę, tylko zabiorę tę derkę. Dobra, ja ten czaprak chyba wyczyszczę, bo patrzcie, jaki on ma kolor szary. A jak te nauszniki wyglądają. On jest strasznie brudny, zakurzony. Także ja go sobie wezmę do domu i go wyczyszczę, ale w każdym razie no to wszystko, co biorę do Carmela. No i mam jakieś smaczki do kieszeni. I tak to wygląda. Tam u głowy ma w stajni, bo jeździ na swoim.
tyle w sumie.